Przepraszam, ale urwało mi filmik, muszę nagrać następny. Czyli w ciekawym momencie. Czyli, że jest stworzony tak jakby ten trzeci model naszych ciał obecnie poprzez różne modyfikacje genetyczne. I ten model ma być tak jakby połączony z technologią. Taki jest cel. To tak na marginesie. I tutaj już sami możecie sobie pomyśleć, wysnuć wniosek odnośnie na przykład tego, co jest wprowadzane ostatnio do naszych ciał. W każdym bądź razie ten pan, o którym tutaj mowa, podaje się na tej ziemi za fałszywego Boga od bardzo dawna, ale tak naprawdę nie jest Bogiem, nie jest naszym stwórcą. Był stwórcą naszych skafandrów i tak jakby powodem, przyczyną naszego uwięzienia w tej materii. W taki, a nie inny sposób. Przyczyną naszego niewolnictwa. I o nim też mówił Jezus, jako o Lucyferze. W każdym razie podaje się za naszego Pana. Dzisiaj też właśnie ktoś mi to powiedział i już jakiś czas temu doszłam do takich samych wniosków, że Bóg, który jest opisywany w Starym Testamencie, to jest tak naprawdę diabeł, który się za Boga podawał. Dopiero Jezus przyszedł mówić nam o prawdziwym naszym źródle. Właśnie o tym źródle, z którego się tak naprawdę wywodzimy. Prawdziwym Bogu, prawdziwej miłości, skąd pochodzimy. No i przez to skończył, jak skończył też. W każdym bądź razie nawet tutaj jakby postać Jezusa była wykorzystana przez tego nieprawdziwego Boga, o którym nawet mówi Kościół i inne różne religie, żeby nas po prostu trochę tak jeszcze tutaj zmanewrować i wprowadzić w maliny. W każdym razie Jezus nie jest synem tego Boga, o którym mówi Kościół, tylko jest zupełnie innego. Jest synem tak naprawdę jak każdy z nas, prawdziwego stwórcy, prawdziwego źródła. I o tym przyszedł nam przypomnieć. I nie tylko on, bo wielu przychodziło, żeby nam o tym przypomnieć, kim tak naprawdę jesteśmy. W każdym razie to jest taki margines i tak zacznę tą historię, bo czuję, że ta historia będzie trochę trwać. Jak zauważyliście, być może już zamierzam nagrać ten temat, odpowiedzieć coś na ten temat od dłuższego czasu, kiedy już dawno temu nagrałam film o gaslightingu, o narcyzach, o manipulacji, bo temat jest z tym bardzo połączony, z tym, o czym teraz mówię. Poprzez to, że my, jako istoty, tutaj na Ziemi, mamy pomieszane geny, nie znam tego tematu super dobrze, dlatego może z jednej strony, że nie znam go super ekstra dobrze, mam jeszcze tą taką świeżość spojrzenia i nie tonę w szczegółach, o że tak powiem. W każdym razie, nawet na logikę, jeżeli mamy pomieszane geny, to są części nas, które pamiętają to światło, to prawdziwe światło, nie to sztuczne światło, za które się podaje ten kłamca, który rządzi światem. Jakkolwiek brzmi też jako bajka, okazuje się, że ta bajka, o której tak wiele słyszeliśmy, jest prawdą, rozgrywa się na naszych oczach, to nie są bujdy, to się naprawdę dzieje. W każdym bądź razie przez to, że my jako ludzie, jako istoty na tej ziemi jesteśmy naprawdę bardzo różni, ale też przez to, że mamy mnóstwo programów powgrywanych właśnie, tych kłamliwych, tych opartych na w ogóle nie tych paradygmatach, które pochodzą ze źródła. I przez to, że jesteśmy synami właśnie też tego fałszywego Boga, bo oni, cała jego świta tak naprawdę schodziła na ziemię, o tym też jest mowa w Biblii, i łączyła się fizycznie z córkami ziemskimi, żeby po prostu płodzić swoich potomków. Dlatego na ziemi żyją naprawdę różne istoty. I to nie jest bujda, i to nie jest wcale prawda też,
że każda z istot żyjących na Ziemi jest, pamięta to źródło. Tak jakby jest coś takiego, że myślę, że my po prostu jako istoty jesteśmy bardziej albo mniej oddaleni od tego źródła, ale myślę, że są takie istoty na Ziemi, które dawno o tym źródle zapomniały. To nie znaczy, że one nigdy, że nie mają szansy do niego wrócić, albo że nie wrócą kiedyś, tylko tak jakby ta droga dla nich jest totalnie wydłużona i utrudniona. Nie wiem, jak to do końca jest. Nie wiem, nie znam odpowiedzi na pytanie, czy są takie istoty, które nigdy do źródła nie wrócą. W każdym bądź razie czasami przeważa ciemność, a czasami przeważa po prostu światło prawdy. Tak to widzę i dzielę się tym, bo uważam, że jest to warte tego, aby o tym mówić. Jest to bardzo warte w obecnych czasach, żeby o tym mówić na nowo, bo wielu o tym mówiło, tylko że to słownictwo, którym wtedy dysponowali, było zupełnie inne i czasy były inne, przez co, wiecie, tak jakby do czasów, do danych czasów, jak gdyby jest dopasowany inny język, bo są też inne sytuacje na zewnątrz. W każdym razie chcę powiedzieć jedną też bardzo ważną rzecz, jak to widzę, jak to czuję, że wejście w tą całą duchowość, i do tego się przymierzałam też od dawna, ta cała duchowość, która teraz ma swój wysyp, ja bym nazwała to jednym wielkim zwiedzeniem, próbą zwiedzania nas. Tylko jak działają te siły, które tak naprawdę nie mają nad nami mocy. My im pozwoliliśmy istnieć, ale to już jakby inny temat. Te programy mają jakby nad nami władzę tak długo, jak dajemy im tą władzę, tak bym to powiedziała. Bo ta siła, która naprawdę w nas jest, i to tutaj warto zaznaczyć, że ta siła, która w nas jest, ta prawda, która w nas jest, ta moc tego źródła, tej miłości naszego, po prostu nasze źródło jest tak ogromne i jest niezniszczalne, dlatego nic nie jest w stanie tak naprawdę nam go, w nas go zniszczyć. A skafandry, które mamy, są tymczasowe. I o tym pewnie też mówił Jezus, używając słów, mówiąc o tym, że nie bójmy się tych, co niszczą ciała, a duszy nie mogą. W każdym bądź razie ta rzeczywistość, w której istniejemy, jest taka jakby iluzoryczna, aczkolwiek jesteśmy w niej. W jakiś sposób jesteśmy w niej zamknięci i doświadczamy jej, tak, a nie inaczej. A dlaczego mówię o tym, że ten świat pseudo-duchowości, tego wysypu rozwoju duchowego, niektórzy nazywają to New Age, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to jest takie złudne? I dlaczego to nas prowadzi na manowce? I zdaję sobie sprawę z tego, że używając takich mocnych słów i mówiąc to, o czym teraz mówię, narażam się wielu osobom, którzy w tym są. I to nie znaczy wcale tutaj, żeby nie być w rozwoju duchowym, ale ja bym to bardziej nazwała nie rozwojem duchowym, tylko powrotem do siebie w prawdzie. Bo rozwój duchowy bardziej mi tutaj zalatuje właśnie takim czymś, że ja się rozwijam, jestem coraz lepszą wersją, dokładnie jakby tego prototypu, który był kiedyś, że ja będę teraz coraz lepszą wersją siebie, stworzą mi lepsze ciało, połączone z technologią, dostanę jakiegoś chipa, powiedzmy, w łapę i tak dalej, i będę się rozwijać. My nie musimy się rozwijać, bo my jesteśmy idealni w swojej prawdzie. My mamy się właśnie odwinąć, wywinąć z tego, przestać się rozwijać, tylko wrócić do siebie. W tym sensie, właśnie, ja bym powiedziała właśnie bardziej to, odwinąć się z tych całych papierków, w które zostaliśmy właśnie zarolowani. Mówię bardzo symbolicznie, ale wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie
mam takie wrażenie, że ten cały rozwój duchowy przykleja nam tych papierków jeszcze więcej. I dobrze się to zaczęło, ale w pewnym momencie ta droga zaczęła, że tak powiem, schodzić na psy, bo mówię bardzo to kolokwialnie, zdaję sobie z tego sprawę, że może gadam tak nawet nie do końca składnie, ani poprawnie, jeżeli chodzi o polską gramatykę. Jest we mnie dużo emocji i próbuję to wyrazić tak, jak potrafię. Ale jest jak jest. Dobrze się zaczęło, bo był taki moment, kiedy doświadczyliśmy wszyscy, znaczy większość nas, nie wiem, wielu z nas, jakiegoś takiego otrzeźwienia, że coś jest nie tak, że ja już tak dłużej nie chcę, zaczęliśmy walczyć o siebie, zaczęliśmy właśnie uświadamiać sobie, kim tak naprawdę jesteśmy. I to był piękny moment, zaczęliśmy się właśnie odwijać, rozwijać z tego gówna i wywijać się z tego gówna. Ale wiecie, jak to jest? Ktoś ma czasami dobry pomysł, ale ktoś to podpatrzy i wykorzysta, żeby stworzyć z tego korporację. I tak też się trochę stało z rozwojem duchowym. Po prostu stał się to taki chwyt marketingowy, sposób na to, żeby ludzi znowu dzielić na tych bliżej światła i dalej światła, bliżej oświecenia i tych w ciemności. Znowu ludzi dzielić na tych bardziej oświeconych w 5D i w nie 5D. Na tych ludzi, no różne, nie wiem, różne sposoby podziałów. A druga rzecz, że nastąpił taki ogromny wysyp przewodników duchowych, osób, które, bo to nie znaczy, że nie można być inspiracją, czy nawet pomocą, ale chodzi mi o takie osoby, które stawiają siebie jako te wyżej, te takie wywyższone, nie wiem, jak to określić, które wiedzą coś więcej, czego ty nie wiesz. I to jest zawsze czerwone światełko, bo tak naprawdę to ty wiesz najwięcej na swój temat. I jeżeli ktoś ci pomaga, to ma ci pomóc zobaczyć to, że ty wiesz, że ty znasz te odpowiedzi, a nie, że ta osoba wie i ty masz do niej iść po tą wiedzę. To jest taka podstawowa rzecz, ale dużo jest, mnóstwo jest takich teraz tych przewodników, którzy tak naprawdę znowu nas pchają w te same sidła uwięzienia pod tytułem oddalanie się od siebie. Jesteś słaby, masz programy, nie radzisz sobie, masz tutaj rozwiązanie. Ale gdzie jest to rozwiązanie? W tobie czy na zewnątrz? Jeżeli na zewnątrz, to nie jest to rozwiązanie, to jest kolejna pułapka. Więc siły, że tak powiem, ciemności dobrze wiedzą, co robią i przychodzą pod postacią światła. Do tego nas przygotowywał Jezus, mówił nam o tym. I mówił, że królestwo jest w nas, jest w tobie i zostaw świat. Zostaw świat. A świat właśnie jest odbiciem programów i fałszywym przewodnikiem. Więc tak. Taka podstawowa, bardzo istotna kwestia. Nie mamy się naprawiać, nie mamy się polepszać, nie mamy się rozwijać, nie mamy sięgać po coraz więcej, mamy odejmować, a nie dodawać, mamy to z siebie ściągać i wyrzucać i oczyszczać siebie, a nie dodawać więcej wiedzy, nie dodawać więcej sposobów, więcej światła, więcej tego, więcej tamtego z zewnątrz. My się znowu zawalamy wtedy tak naprawdę ciężarem, który utrudnia nam zobaczenie siebie. Ale co chciałam jeszcze coś ważnego powiedzieć, że
Wszyscy w tym jesteśmy, wszyscy w tym w jakiś sposób uczestniczymy. I myślę, że jak to zawsze jest w przestrzeni, ziarno miesza się z plewami, więc to, że jest pole, to nie oznacza, że tam są tylko plewy. Tam są ziarna i naszym zadaniem jest odróżnić ziarna od plew. Mimo, że one są na jednym polu, to nie jest tak, że mamy wyrzucić, spalić całe pole. No właśnie na tym polega cała zabawa i cała nasza tutaj, całe nasze wyzwanie. Rozróżnić to. I to nie jest łatwy proces. To wymaga ogromnej obserwacji, uważności. I myślę, że ja spaliłam już wiele ziaren, a plewy uznałam za to, czego szukałam. I wiecie, o co chodzi. To można się w tym zgubić. Myślę, że my wszyscy jesteśmy teraz w takim momencie właśnie tej takiej niepewności. Boże, co to jest ziarno, co to są plewy, jak to rozróżnić? Ale to jest nasze zadanie. Czy coś jeszcze tutaj chciałam powiedzieć na temat tej kwestii, że tak powiem, związanej ze Stwórcą, z Bogiem, z miłością, ze światłem? Myślę, że nie. Na ten moment nie, ale teraz tak, jak to połączyć z tematem psychopatii, narcyzmu? Ja uważam, że ta cała istota, która się podawała za Boga, która jest opisywana w Starym Testamencie, jak słusznie zauważyła dzisiaj pewna osoba, bardzo jej za to dziękuję, bo fajnie, fajnie, że ludzie o tym mówią. Ten cały nasz rzekomy stwórca, który wcale nie jest naszym stwórcą, on jest stwórcą naszych skafandrów, pominął w ogóle źródło stworzenia wszystkiego, nawet samego siebie, czyli tego prawdziwego Boga, który jest bardzo cichutki, ale tam zawsze jest. Jest w naszych sercach i wszędzie. Tylko, że wśród nas na Ziemi żyją naprawdę różne istoty. I to nie jest bujda, to nie jest żadna fikcja, to nie są żadne opowieści z bajek i z filmów, tylko nasza rzeczywistość. Ja uważam, że teraz coraz bardziej, że nie wszystkie istoty są ludźmi, że nie wszystkie istoty na tej ziemi pamiętają w ogóle źródło. I być może istnieją, nawet nie być może, istnieją po to na tej ziemi, żeby nas wręcz jeszcze bardziej usypiać w tym zapomnieniu, kim jesteśmy. Albo żeby nas zwodzić na manowce. Nie mają nad nami mocy, bo widzicie sami, że to jest trochę tak jak właśnie z tym spalonym polem, że często te części ziemi, które były spalone, zniszczone, odradzają się jeszcze bardziej, że tak powiem, w bujnej formie. To jest tak samo jak trawa, która przebija asfalt. Taka jest nasza moc. Ona jest niezniszczalna. Forma życia zawsze znajdzie sposób. I myślę sobie o tym, że nawet gdyby naszą Ziemię, która się w cudowny sposób od wieków odradza, która ma taką moc i taką siłę, co jest w stanie nam czasami reprezentować w postaci kataklizmów, to ona pokazuje nam tak naprawdę swoją moc wtedy, że jest w stanie sprzątnąć z powierzchni Ziemi. I sobie nie da. Tak naprawdę ona pokazuje w ten sposób swoją siłę. Ale nawet gdyby, prawdopodobnie gdyby Ziemię ktoś zniszczył, życie i tak znajdzie formę, żeby się odrodzić, żeby istnieć, bo nie ma siły, która by to była w stanie zniszczyć. Więc samo to jest rzecz, którą trzeba i warto pamiętać. Aczkolwiek
My się boimy wszyscy utraty naszych ciał, bo przywarliśmy do nich, bo przywykliśmy do tej rzeczywistości, która nas otacza. Mimo wszystko Ziemia jest naszym domem i była naszym domem. Może byliśmy w innej formie, ale była stworzona dla nas. Więc to jest nasz dom. Tylko że myślę, że my gdzieś pamiętamy tą inną formę Ziemi, tego naszego domu i tęsknimy do niej. Po prostu mamy ją w swojej pamięci, w swoich sercach i chcemy do niej wrócić. To jest nasza naturalna potrzeba, nasze dziedzictwo. I wiemy, jak może być tutaj pięknie. I po to tu jesteśmy, żeby to mogło wrócić. W każdym razie te istoty, które żyją w zapomnieniu, w oddzieleniu od źródła, w braku kontaktu ze swoim sercem, zanurzeni w tych programach i tak dalej, które właśnie nie mają empatii, nie mają sumienia. I to jest też istotne, bo o tym jest mowa w Biblii, że lud tego prawdziwego Boga ma sumienie, które jest w nich wpisane, ale istoty, które nie pochodzą od Niego, które oddzielili się, zapomnieli o Nim, zatracili to sumienie w sobie, czyli nie mają tej empatii, nie potrafią prawdopodobnie kochać, chociaż to się w pale nie mieści. Myślę, że to jest też przyczyna, dlaczego osoby, które na przykład są z psychopatami, ciągle wierzą w tą miłość, ciągle wierzą, że tam jest ta miłość, bo ona tam jest. Chodzi o to, że przez to, że życie być może jest tak silne i miłość jest tak silna, że tam mogą być nawet małe okruszki, ale nasze serce jest takie, że rozpozna te okruszki miłości wszędzie. To są dla naszego serca, które z tym zarezonuje jak takie diamenciki, nawet w szambie nasze serce jest w stanie rozpoznać diamencik miłości. Ten jeden mały okruszek, który daje nam nadzieję i widzimy wtedy światło. Takie jest serce. Ono wszędzie to światło zobaczy. Nawet jeżeli powiedzmy 99% to będzie, że tak powiem, szambo, to my będziemy pokładać nadzieję tam, gdzie zobaczymy 1% światła. Więc myślę, że to nas bardzo często, to osoby, tak może będę mówić, bo nie chcę się tutaj, wiecie, to nie chodzi o, dobra, nieważne, w każdym razie nie chcę się tutaj stawiać jako taki zbawca wszechświata i ktoś lepszy, to nie o to mi zupełnie chodzi. Ale to, co teraz powiedziałam, myślę, że to jest właśnie też przyczyna, dla której osoby psychopatyczne, na której żerują, że my chcemy, my nie chcemy się wywyższyć, my chcemy kochać, nie chcemy oceniać i tak dalej, więc chociaż to jest dobra cecha, to w niektórych przypadkach może być wykorzystywana tak naprawdę przeciwko ludziom, którzy to niosą, te wartości. Bo tam zawsze będzie wtedy nadzieja i zawsze będzie walka o to, żeby było dobrze. Ale są istoty, które na tym żerują. Bo zawsze chcą widzieć to światło i tą nadzieję. Tylko właśnie to jest ta projekcja, że my projektujemy na innych to, co w sobie mamy. Więc stykając się nawet z osobami, które są psychopatyczne, my nie chcemy w to wierzyć. My nie chcemy w to wierzyć, że nie da się tej miłości obudzić, że tam tej miłości może nie być i my możemy naprawdę do grobowej deski patrzeć na te okruszki, tego światła, tej miłości w tych osobach i wierzyć, że ta osoba je też zobaczy, że obudzi się i że to będzie i stworzymy raj, po prostu raj miłości. Nie wiem, czy potrafię to dobrze wyrazić. Czy rozumiecie, co mam na myśli? Jak to widzicie? Jestem mega ciekawa. Chcę ten temat poruszać, chcę o tym mówić.
bo czuję to, że jest to, czuję, że jest to po prostu ważny moment na to. W całej tej gęstwinie pseudoświatła, w całej tej gęstwinie pseudorozwoju, wśród tych wszystkich tego prania mózgu nam, powiem Wam szczerze tak, nawet te słowa, którymi się nas karmi od kilku lat, o tym, żeby wszystko akceptować, o tym, żeby nic nie oceniać, o tym, żeby dziękować właśnie ciemności, tym wszystkim ludziom, którzy za przeproszeniem nasrali nam na naszą wycieraczkę i tak dalej, żeby im dziękować. Ja nie chcę wyrażać swojego zdania na ten temat w takim sensie, że nie jestem pewna, może tak powiem, nie jestem pewna, czy to jest dobra droga. I też nie chodzi mi tutaj kompletnie o to, żeby ich nienawidzieć, nie. Bo to jest też oddawanie im energii. Cokolwiek my zrobimy, cokolwiek ty zrobisz w kierunku osób, które próbowały cię niszczyć, ktokolwiek to by nie był, czy to jest polityk, czy to jest członek rodziny, nie jest istotne. Ale czy my będziemy ich uwielbiać i wysyłać im miłość, wybaczenie i skupiać się na tym, żeby właśnie patrzeć na te okruszki miłości, które w nich są i dostrzegać to i kochać? Czy będziemy wysyłać nienawiść, złość i tego typu rzeczy? To dla nas ma to znaczenie, ale w takim sensie, że karmiąc się tą nienawiścią, tak naprawdę nie pomożemy sobie i tym żalem. Ale mimo wszystko, to jest, cokolwiek tam nie wyślesz, to jest oddawanie energii. Energia to energia, bo energia może być i miłością, i nienawiścią. Zależy, w co ją obrócisz. Czy użyjesz tego ogniska, żeby się ogrzać, czy żeby spalić komuś dom. Ale tak czy siak, to jest nadal oddawanie energii tym istotom. Ciemności. Cokolwiek my nie zrobimy. Czy będziemy na nich patrzeć i mówić: dziękuję ci, nauczycielu, super, że przyszedłeś, dziękuję, dziękuję. Czy będziemy do nich mówić: jesteś osranym, za przeproszeniem, dupkiem, czy kimkolwiek. Patrzysz tam i dajesz energię. I ubierasz ją w słowa albo miłości, albo nienawiści, ale dajesz energię, bo dajesz uwagę. Więc owszem, i znów ziarna od plew, że to jest bardzo, to ma dużo niuansów, dlatego tak łatwo się w tym temacie, myślę, pogubić i nie chcę tutaj za bardzo nakręcić, ale ogólnie rzecz ujmując, powiedziałabym tak. Być może nie być może podziękować. Podziękować za lekcję. Zobaczyć w tym lekcję. Zobaczyć w tym lekcję na zasadzie: hej, pokazujesz mi na przykład, że ja nadal nie ufam sobie. Pokazałeś mi, że ja nadal wierzę w coś tam złego na swój temat. Powiedzieć: dzięki, już teraz to widzę. To nie była prawda o mnie, to nie była ta droga. Chcę sobie ufać. Chcę sobie o sobie inaczej myśleć. I to tyle. Ale uważam, że wchodzenie w przesadny dziękuję i zachwyt, jesteś moim nauczycielem ogromnym i w ogóle wow, to jest znów skupianie się bardziej na tej osobie. My nie mamy tego robić. Nie taki jest cel, moim zdaniem. I wiem, że wielu się może ze mną nie zgodzić. A jednocześnie nie chodzi o to, żeby teraz tą osobę kopnąć w dupę, powiedzieć: wypieprzaj, spieprzyłeś mi życie, spieprzyłaś mi życie. Nie. Cały czas chodzi o nas. O zobaczenie siebie. To my jesteśmy swoimi największymi nauczycielami.
I to my mamy największą moc jako jednostki, jako całość. I jako jednostki, i jako grupa, jako jedność. Tylko że w jednostkach przebudza się ta moc, żebyśmy mogli się łączyć w jedność. I to chodzi zawsze o ciebie, nie o tą osobę. Nieważne, jaki pokłon oddasz za to, co zrobiła. I nieważne, czy nieważne, jak bardzo będziesz ją za to nienawidzieć. Chodzi o ciebie. My jesteśmy swoimi największymi nauczycielami. Nikt więcej. I traktowanie w pewnym sensie, mówię to do siebie też wszystko, żeby teraz do siebie w sensie, żeby to w pełni poczuć, czym to jest. Ja się samą siebie uczę przez te filmy, kiedy to do mnie na przykład płynie. Uświadamiam samą siebie, coraz jakby bardziej się umacniam w zobaczeniu, w zrozumieniu tego, że o co tak naprawdę chodzi, że tu zawsze chodziło o mnie. I potraktować też tą ciemność jako i albo trampolinę, od której można się odbić, jak takie dno, od którego się można odbić, nie wierząc jednocześnie, że jest się tym dnem, tylko ona po to tam jest, żebyśmy mogli się od niego odbić, ale też traktować tą ciemność jako tło, jako ciemne tło, żeby zobaczyć kolory, którymi jesteśmy. Nie oddawać temu czci. W żaden sposób nie dawać temu mocy. Dlatego bądźmy roztropni jak węże, nieskazitelni jak gołębie. To znaczy filtrujmy wszystko. To nie jest łatwe. Kurde, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Ale skoro jesteśmy w tym postawieni, to znaczy, że potrafimy to zrobić. To znaczy, że odbudowujemy to zaufanie do siebie. To znaczy, że podołamy temu, bo po to tu przyszliśmy. Żeby to zobaczyć. Żeby tą prawdę odkrywać. I nieść to dalej. Nieść ją dalej. Tak jak potrafimy. Na różne sposoby. Naprawdę na różne sposoby. Można o tym mówić, można o tym śpiewać, można w różny inny sposób to wyrażać. Ja znam te dwa. W każdym bądź razie, co robią osoby psychopatyczne? Żebyśmy mogli w ogóle ich przyjąć do swojego życia, one nie mogą nam od razu podać na talerzu trucizny, czyli tej intencji, która ma na celu nas sprowadzić do parteru i po prostu zmiażdżyć. Nie mogą, bo byśmy nigdy tego nie łyknęli. Ale jeżeli taka osoba przychodzi do naszego życia, jako ten nauczyciel, tak, jako nauczyciel, w pewnym sensie taka przypominajka, takie wybudzenie nas ze snu, żeby nam pokazać, w jakie bzdury na swój temat uwierzyliśmy, to musi nam dać tą truciznę. Dzisiaj mi przyszło takie porównanie, to tak jakby dać truciznę w panierce z czekolady, ale to musi być tak przepyszna, tak słodka czekolada, żebyśmy po prostu, żebyśmy w ogóle nie poczuli smaku trucizny, żebyśmy w ogóle nie przypuszczali, że to może być w złym zamiarze i żebyśmy jeszcze wręcz tęsknili za tym smakiem, żebyśmy chcieli go więcej. Dlatego tak to działa, że te osoby przychodzą jako posłańce światła, jako po prostu rycerze na białych koniach, wstępujący z nieba, jako osoby
często uduchowione, nasi zbawcy. Nawiasem mówiąc, uważam, że zbawienie nie przyjdzie z zewnątrz. Jak właśnie ten rycerz na białym koniu, tylko od wewnątrz. Dobra, w każdym razie oni przychodzą do nas jako ci zbawcy, jako te osoby, jako odpowiedź na nasze największe prośby i marzenia i w ogóle cudotwórcy. Osoby, które są do rany przyłóż, które są szlachetne, piękne, po prostu przekochane, cudowne. To jest ta czekoladka, do której jest dosypana jeszcze taka substancja uzależniająca, że ty chcesz więcej, że ty po prostu uwielbiasz ten smak, ty chcesz go więcej. I to jest to właśnie ten początek. Ta rozpływająca się w ustach skorupka, która cię przyciągnie. Ty takiego smaku nigdy nie czułaś. Ta osoba będzie robiła wszystko, żebyś się czuł jak w niebie. Odpowiada na nasze największe, najbardziej skryte marzenia. Realizuje te marzenia dla nas. Robi to, dosłownie mamy takie wrażenie naprawdę, jakby czytała nam w myślach. Jakby to po prostu spełnienie naszych najskrytszych marzeń. Widzi nas, kocha nas. Jesteśmy dla niej czymś najpiękniejszym, co ją spotkało. I to jest ta pyszna, słodka panierka. Bo inaczej byśmy tego nie łyknęli. Ale gdzieś w międzyczasie zaczynamy się orientować, że boli nas brzuch, że coś jest nie tak. Że czujemy się dziwnie. Z jednej strony, wiecie, tak jakby, o Boże, jaki smak, a z drugiej strony coś nas uwiera. I to jest właśnie początek tego dysonansu poznawczego, że my nie wiemy, skąd jest ten ból, ale on jest. Coś jest, coś nam mówi, o Boże, coś tu nie gra, a z drugiej strony jest tak pięknie i te drogi zaczynają się rozdzielać w nas. Bo z jednej strony działa ten koń trojański, nie? Ta substancja trująca, a z drugiej nas ta pyszna, słodka czekolada z tymi substancjami uzależniającymi wzmaga, po prostu łechta te nasze wszystkie receptory odczuwania przyjemności, oksytocyna, serotonina i tak dalej. A tutaj działa ta, wiecie, ta trucizna. I to w nas się rozgrywa. Ta dwoistość, przez co jest ogromny konflikt między sercem a umysłem w nas, przy takich osobach. Coś nam mówi spieprzaj, a coś nam mówi zostań. Nie wiem, czy to znacie. Jak ktoś zna, to łapka w górę. Wiem, że dużo ludzi teraz się tym interesuje, ale mimo wszystko zauważam, że mało jest osób, przynajmniej ja takich nie spotkałam wielu, które mówią o tym w kontekście duchowości, a uważam, że to jest mega istotne. O tych złudnych przewodnikach duchowych albo o ludziach, którzy nas sprowadzają na manowce i naprawdę pod kątem tej duchowości potrafią nam zryć, że tak powiem, beret. Ja tego doświadczyłam, dlatego się tym dzielę. Ciary mi aż przeszły, jak to powiedziałam. Więc my wierzymy, że to jest dobre. Mimo, że coś nam w środku mówi, że nie. I pamiętam, kiedy ja tą osobę poznałam, to jakaś część mnie mówiła mi: uważaj, to wszystko piękne obróci się w swoje przeciwieństwo. I myślałam sobie, kurde, jak to? Patrzyłam na niego, mówię, jak to? Przecież to jest niemożliwe. Ja myślę, że wtedy już czułam tą drugą część tej osobowości i tego, co zostało mi przekazane, czyli tą truciznę obok tej słodkiej czekolady.
ale nie mogłam w to uwierzyć. I kiedy o tym mówiłam, to dostawałam taki feedback, że wydaje mi się, że to tylko moje lęki, to tylko jakieś moje uprzedzenia, że dostawałam taki przekaz, że są właśnie te różne linie czasowe i jest taka linia czasowa, na której możemy być bardzo szczęśliwi, ale to zależy tylko ode mnie. I z biegiem czasu zaczęłam zorientować się tak naprawdę po dłuższym czasie, bo w bardzo długim czasie zaczęłam to wszystko łączyć w całość, że ta osoba jakby korzystała z różnego rodzaju przekazów duchowych i od początku mi je dawała. Czyli na przykład właśnie o tym, że są różne warianty rzeczywistości, że są różne linie czasowe i tylko ode mnie, jeszcze dostawałam taki właśnie przekaz, że to ode mnie zależy, na której się linii czasowej znajdziemy. Jeszcze dostawałam właśnie, to takie było myślę podprogowe, że to tylko ode mnie zależy. Potem się okazało, że to był sposób później, żeby przerzucać na mnie odpowiedzialność, że to tylko jest moja wina, ale nic nie zależało od niego. Więc od początku dostawałam takie bardzo delikatne trucizny na zasadzie w panierce słodkiej, czyli wszystko zależy od Ciebie. Może być pięknie, może być cudownie. Jest taka linia czasowa, tylko zależy, czy ją wybierzesz. Możemy być naprawdę szczęśliwi. To tylko Twój lęk Ci mówi, że to jest niemożliwe. Więc ja to łykałam. Myślałam sobie, Boże, jaka słodka czekolada, chcę tam być. Chcę być na tej linii czasowej, chcę być z Nim najszczęśliwsza na świecie. I byłam. I byłam. Myślę, że jakieś 3 miesiące sielanki, a później właśnie sielanka przeplatana goryczą. To jest bardzo w skrócie. W każdym bądź razie to ja doszłam do takiego momentu i myślę, że to było robione podprogowo, że naprawdę uwierzyłam w to, że wszystko tutaj mogę, że im bardziej będę się starała, im bardziej będę wierzyła i skupiała się na miłości, to rzeczywiście my się znajdziemy, będziemy na tej linii czasowej, utrzymamy ją, będzie dobrze. I był taki moment, że dało mi to ogromne poczucie mocy, dało mi to ogromne poczucie radości i takiego samo spełniania, takiej wiecie, mocy, że kurczę, fajnie. On w to wierzy. To ja też chcę w to wierzyć. Ja będę w to wierzyła. Ja naprawdę w to wierzyłam. Ale były takie momenty, które po prostu za przeproszeniem mnie w kosmos. Ale mimo to mówiłam sobie, nie będę się na tym skoncentrować. Tylko, że no właśnie, bo to były takie chwile, że na przykład w totalnej sytuacji takiej niespodziewanej, nagle dostawałam obuchem w łeb i na przykład ta osoba czepiała się o jakieś moje słowo, choć ja wiedziałam, że w ogóle miałam zupełnie inną intencję niż ta, o którą ona mnie jakby osądza i próbowałam to wytłumaczyć, ale że w ogóle mi o to nie chodziło, w ogóle miałam zupełnie inny przekaz w tych słowach, a ta osoba mówiła, ja dobrze wiem, jaki ty miałaś przekaz, że taki negatywny, że to, że tamto, ja mówię, nie, w ogóle nie o to mi chodziło, ale tam nie było mowy, żeby z tym się przebić. Ta osoba już dobrze wiedziała, co ja chciałam powiedzieć. Ja mówię, ale ja tego wcale nie mówiłam. Tak, mówiłaś to. To chciałaś powiedzieć. Ja mówię, nie. I tam nie było opcji, żeby w tych momentach po prostu wytłumaczyć to nawet. To są tylko oczywiście fragmenty tej historii, ale ja się po prostu potem wycofywałam, ale nie wiedziałam, co z tym robić. W każdym razie dostawałam też takie na przykład przekazy, że wszystko jest na początku, bo słuchaliśmy razem Baszara i jeżeli znacie Baszara, to on mówi o podążaniu za naszą radością, ekscytacją, żebyśmy robili w życiu to, co kochamy. I to ze mną bardzo zarezonowało. Bardzo dużo rzeczy, o których mówi Baszar, ze mną rezonuje. Ale on, ta osoba, o której tutaj mówię, powtarzała jego zdania. Na przykład, ja sobie to później zapisywałam. Na przykład takie zdania, i kazała mi to powtarzać. Słuchaliśmy też tego razem, że wszystko na zewnątrz jest naszą energią.
że my wybieramy, jak chcemy się czuć i nikt ani nic nie ma na to wpływu. I pamiętam, jak on mi to kazał powtarzać, że powtórz to, że tylko ja wybieram, jak chcę się czuć i nikt nie ma na to wpływu i że wszystko na zewnątrz jest moją energią i tak dalej. Ale kiedy on był na początku taki wspaniały, że ja myślałam sobie, Boże, to ja naprawdę mam w środku dobrą energię, skoro przyciągnęłam takiego fajnego człowieka i to jest oznaka od wszechświata, że idę dobrą drogą, właśnie tą taką, bo ja chwilę później jakby weszłam na tą swoją drogę, to jest właśnie też to, że zanim ja poznałam, chwilę wcześniej, zanim ja poznałam tego człowieka, to otworzyłam to serce, poczułam takie, to był taki właśnie moment w moim życiu bardzo istotny, kiedy ja powiedziałam sobie dość, dość tego życia w cierpieniu, ja wiem, czego ja chcę, ja jestem światłem, ja jestem miłością i ja chcę być szczęśliwa, ja wybieram bycie szczęśliwą. Zaczęło mi się otwierać serce, oczyściłam swoje ciało poprzez dietę, momentalnie razem z tym oczyściały się myśli, to była, ja czułam wewnętrznie, że ja idę tą drogą, znowu ciary mi płyną, tą drogą prawdy, że wchodzę na tą drogę, że otwieram to serce, że ja tam idę. I chwilę później, jakieś tam kilka miesięcy później, czy lat, bo to w sumie był proces, poznałam tego człowieka, więc to dla mnie była taka oznaka, Boże, to jest znak, to jest taka nagroda dla mnie. Więc ja to chłonęłam. Mimo tego, że od samego początku coś mi mówiło, uważaj. I zaczęły mi się pokazywać programy, jakie ta osoba ma odnośnie rodziców, co tutaj się może wydarzyć. Ale ja temu nie ufałam, bo ufałam bardziej jemu, kiedy mi mówił, że wszystko zależy ode mnie. I że on wierzy. Więc ja też chciałam wierzyć. I słuchaliśmy tego Baszara. I bardzo często właśnie tam było powtarzane to zdanie. On często to powtarzał, że wszystko jest naszą energią na zewnątrz. Że nic nie ma wpływu na to, jak się czujemy. Ale w momencie, kiedy były jego wybuchy, akcje pod tytułem wpadanie nagle i awantura, albo po prostu obrażanie się i zrywanie, kiedy ja powiedziałam słowo jakieś nie tak, często nawet nie wiedziałam, Boże, mówię, Boże, przecież co ja takiego powiedziałam, w ogóle on to odbiera inaczej, niż ja to powiedziałam, ja byłam w szoku bardzo często, że co? Nie wiem, na przykład kiedyś powiedziałam, rozmawialiśmy, podam wam przykład. Rozmawialiśmy kiedyś o porodzie. O porodzie. I ja mam jedno dziecko i stwierdziłam po prostu, że ja się nie nadaję, żeby mieć więcej dzieci. Z różnych powodów, ale też chodziło o sam poród, że ja przeżyłam go, no to nie była łatwa akcja. I powiedziałam mu, że gdybym jeszcze miała mieć kiedyś dziecko, chociaż jakoś chyba nie, ale gdybym miała mieć jeszcze dziecko, to ja bym chyba chciała mieć cesarkę, bo sobie nie wyobrażam przeżywać tego jeszcze raz. To było tak po prostu powiedziane w rozmowie. I wtedy on zaczął mówić, że wkurzał się, znaczy mu się to nie podobało, co ja mówię, i mówi do mnie, że można rodzić w ekstazie. Gdzieś przeczytał, że można, że kobiety mogą rodzić w ekstazie, że to jest tylko nasze wierzenie i że można rodzić w ekstazie. A ja mu powiedziałam na to, że ja chyba nie umiem, tak jakby, no nie czułam się na takim etapie, że ja mogę tak zrobić, żeby rodzić w ekstazie, po prostu. Jakoś mi to przekraczało. Ja powiedziałam, ja nie potrafię rodzić w ekstazie. I zadałam mu pytanie, czy zna kogoś, kto w swoich najbliższych osobach, bo ma dużo koleżanek i kto rodził w ekstazie. I on się tak wściekł na to pytanie. Tak się wściekł. On wpadł w furię, że on tego nie zniesie, że to w ogóle, co ja wyprawiam, że to on tego nie wytrzyma, co ja robię. Że to jest koniec, on zrywa, wysiadł z samochodu, poszedł, w ogóle mówi, wysiadaj, kazał mi wracać do domu. Ja mówię, że nie, w ogóle chcę to wytłumaczyć, o co ci chodzi, w ogóle weź mi powiedz, w ogóle ja byłam w szoku, ja mówię, nie wysiądę, ja się cała trzęsłam, on mnie w tym samochodzie zamknął.
poszedł, wrócił wściekły, że on zrywa, że to co mnie zawiezie do domu, że to koniec, on tego nie wytrzyma, to jest straszne, on tego nie wytrzyma. Tego typu akcje. Ja wtedy zielona, nieświadoma, czym to jest. Teraz już wiem, że to były dla mnie też testy. Osadzenia w sobie, ufania sobie. Od samego początku, ufania sobie. I tego, czy ja się dam. Czy ja dam sobie ten mózg, za przeproszeniem, sprać. W każdym razie tak to wyglądało. I ja za każdym razem byłam w takim niedowierzaniu. Ale wiecie, jak to jest? Im bardziej właśnie ta trucizna w nas wnika, trucizna pod tytułem, coś jest z tobą nie tak, z tobą się nie da wytrzymać, ty takie rzeczy wyprawiasz, to ja coraz bardziej, on mi ciągle powtarzał, że jestem tak negatywną osobą, że on nie zna takiej bardziej negatywnej osoby. Właśnie w takich kontekstach, bo ja na przykład powiedziałam, że nie umiem rodzić w ekstazie, że o to się w parę nie mieści, on nie zna takiej drugiej negatywnej osoby. Ja to tak wiele razy słyszałam, że ja w pewnym momencie zaczęłam myśleć, że właśnie jeszcze jakby w połączeniu z tym, co on mi mówił na początku, że jak ja będę wierzyła, że będę myślała pozytywnie, to ta relacja będzie piękna, bo jest taki potencjał. A jednocześnie w momentach, kiedy ja czułam piękno tej relacji, spokój, bo na przykład byliśmy na spacerze w lesie, nagle dostawałam takim obuchem w łeb, bo powiedziałam jakieś słowo nie tak, i wtedy było wszystko przewalane na mnie, że Boże, Zaczka, Ty jesteś, z Tobą się nie da wytrzymać, nikt tego by nie wytrzymał i tak dalej, i tak dalej. I ja wtedy zawsze byłam w takim, co? Ale co ja takiego powiedziałam? W ogóle próbowałam to wyjaśnić, wytłumaczyć, żeby on zrozumiał, czekaj, ja miałam inną intencję mówiąc to. I to było dla mnie niepojęte, ale ja później naprawdę weszłam w taką totalną dezorientację. Co jest prawdą? Co jest prawdą w ogóle przede wszystkim o tym człowieku? Kim ten człowiek naprawdę jest? Czy to jest ten mój, w cudzysłowie, zbawca? Ta moja nagroda od nieba? Z nieba? Czy to jest właśnie ten ktoś, kto tutaj wchodzi mi z butami i po prostu niszczy moją przestrzeń? Co jest prawdziwe? Kim ja jestem w tym wszystkim? Czy rzeczywiście ja to tworzę? Bo teraz chodzi o to, że w momencie, kiedy ja przez ten czas pozytywności tej naszej, tego rozkwitu naszego związku, pięknych czasów, on był dla mnie cudowny, pomocny, wspaniały, dawał mi wszystko, o czym marzyłam. I dostawałam wtedy właśnie tą słodkość w tym, że wszystko na zewnątrz jest naszą energią, więc ja sobie właśnie myślałam, Boże, to znaczy, że to jest taka moja piękna energia, taki piękny związek, bo on taki był. I to tak łykałam, wszystko na zewnątrz jest naszą energią, tak, chciałam więcej, chciałam tej miłości. Ja się na nim otwierałam. I później ta tabletka tej goryczy, czyli w momentach, kiedy on wybuchał, bo ja powiedziałam nie takie słowo, bo ja wykonałam nie taki gest, bo ja czegoś nie zrobiłam, bo ja coś zrobiłam. Dostawałam to samo słowo, to samo zdanie, czyli wszystko na zewnątrz. Pamiętasz, co ci mówiłem? Co mówił Baszar? Wszystko na zewnątrz jest twoją energią. I ja dostawałam od niego wiele razy taki przekaz, że te wszystkie jego wybuchy, ta złość, to co z niego wychodzi, to jest moja energia. I kiedy ja mówiłam mu nie, coś tu nie gra. Przecież ja nawet na terapii słyszałam wiele lat temu, że nie jesteśmy odpowiedzialni za cudze emocje. To on mówił, że przecież jest powiedziane, wszystko na zewnątrz jest twoją energią. To mówił Baszar i o tym mówią nauczyciele duchowi, że to jest twoja energia, więc on wykorzystywał tą duchowość. I mówił mi wprost to, że to, co on robi, jest moje. Że on by tak się nie zachowywał, gdybym ja była inna. Że ja to z niego wyciągam i ja to tworzę. Ja dostawałam dosłownie takie słowa, że ja to tworzę w nim, z niego. Ja go takim tworzę. I on tego nie jest w stanie znieść, co ja jakby mu daję. I że on taki tak naprawdę nie jest. To są dosłownie słowa, które on mówił. Że on taki tak naprawdę nie jest. Że to jest moja energia. I on nigdy taki nie był. Więc ja byłam w totalnej dezorientacji.
co jest prawdą, a co nie. W dysonansie tak zwanym. I te wszystkie prawdy duchowe, właśnie odnośnie tego, że wszystko na zewnątrz jest naszą energią, że nikt nie ma wpływu na nasze emocje, były wykorzystywane przeciwko mnie, ale w takim sensie, że jak to powiedzieć? Jego emocje były moje, jego zachowania były moje, moja była za nie odpowiedzialność, według tego, co mi przekazywał. Ale już w drugą stronę to nie działało. Czyli kiedy na przykład on coś zrobił, a ja poczułam, że hej, czekaj, postawiłam tą granicę i mówię, czuję się z tym źle, na przykład nie chcę, tu jest moja granica, to było mi przekazywane, że on nic nie zrobił, że to są w ogóle moje emocje, to jest moja energia i on nie ma za tym nic wspólnego, ja mam mieć zero oczekiwań, bo przecież jest powiedziane, że mam mieć zero oczekiwań. Czyli na przykład, kiedy ja szłam do niego i mówiłam, wiesz co, chcę, nie, znaczy, na przykład starałam się robić to jak najbardziej z nastawieniem na ja, bo kiedyś powiedziano mi to na terapii, żeby nie atakować, tylko mówić, bo ja czuję to i to i to i mi się nie podoba, kiedy robisz to, to ja czuję to i tu jest moja granica, chciałabym, żeby było tak, powiedzmy i tak dalej, i tak dalej. Ja wchodziłam z taką perspektywą i na przykład mówiłam dosłownie, słuchaj, nie podoba mi się to, że podnosisz na mnie głos. I nawet mówiłam mu, nie podoba mi się to, że ty mówisz do mnie ty, bo ty, bo ty, bo ty. Proszę cię, mów o tym, co ty czujesz i czego ty chcesz, zamiast mówić, co ja zrobię źle i w ogóle jaka ja jestem, że to wszystko moja wina. Czyli tutaj wstawiałam granicę, mówiłam, powiedz mi, czego potrzebujesz, czego ty ode mnie chcesz. I w pewnym sensie tego też jakby ja uważałam, że ja też mam prawo powiedzieć, słuchaj, na przykład nie podoba mi się to, że na mnie krzyczysz, albo nie podoba nam się, że mi się, że wszczynasz kłótnię, a potem wychodzisz i nie macie tydzień. Jeżeli na przykład chcesz pobyć sam, to po prostu mi to powiedz, że jesteś zdenerwowany albo nie w sosie i chcesz pobyć sam. Zamiast tworzyć te kłótnie, żeby zniknąć na tydzień, po prostu mi to powiedz. Bo ja nie wiem później, o co chodzi. Ja szłam do niego na przykład z taką rozmową i dostawałam feedback pod tytułem, przecież jest powiedziane, że masz nie mieć oczekiwań. Żadnych oczekiwań. I wszystko sama sobie masz dawać. Jest powiedziane tak w rozwoju duchowym. Wszystko masz dać sobie sama. Ja ci tego nie dam. I ta rozmowa się tak kończyła. Albo na przykład była furia, na przykład za takie słowa, które powiedziałam, że nie umiem rodzić w ekstazie, po czym było zerwanie i nie było go przez parę dni czy tydzień. I ja nie wiedziałam wtedy, czy my jesteśmy razem, czy nie. A później był powrót i było kolejne wykorzystywanie przekazów duchowych pod tytułem nie wracać do przeszłości, jest tylko tu i teraz. Czyli kiedy na przykład siedzieliśmy naprzeciwko siebie i ja nie wiedziałam, jak on wrócił, co się będzie działo, czy my nadal przez cały ten tydzień, powiedzmy, on się nie odzywał, więc ja nie, po tych zerwaniach ja już nie wiedziałam, czy my jesteśmy nadal parą, czy nie. Nagle wracał i ja nie wiedziałam, po pierwsze, czym jesteśmy razem, a po drugie, często nawet o co to wszystko było, co była ta kłótnia, jaka jest w tym jego tak naprawdę potrzeba, co on mi chciał przez to powiedzieć, co tak naprawdę mu się nie podoba, co jest nie tak, co ja zrobiłam źle, o czym tutaj chciałam po prostu usiąść i to wyjaśnić. To dostawałam feedback pod tytułem przecież jest powiedziane, żeby nie wracać do przeszłości i że jest tylko tu i teraz. A kiedy ja próbowałam wrócić do tej przeszłości, żeby wyjaśnić sytuację, dostawałam przekaz, że jak bardzo jestem negatywna i jak bardzo skupiam się na negatywnym. A oprócz tego dostawałam jeszcze takie przekazy w stylu, że Baszar powiedział, że my codziennie jesteśmy nową osobą, i on już jest nowym człowiekiem i tamto jakby już nie istnieje, co było. Więc kiedy ja wracałam do tego, to ja byłam bardzo negatywna w jego oczach, jako ktoś, kto wyciąga brudy, kto się skupia na negatywności, a jest powiedziane, żeby się skupiać po pierwsze na tu i teraz i po drugie na pozytywności. Więc ja wtedy na przykład do niego mówiłam, słuchaj, ale ty jeszcze parę dni temu skupiłeś się na wszystkim negatywnym we mnie i wyżygałeś mi to i powiedziałeś mi to, co ja robię źle. I to nie było skupianie się na negatywności? Coś mi się tu nie zgadzało.
I wtedy wychodziła taka sałatka słowna, że w ogóle tak to motał, że ja już nie wiedziałam, o czym w ogóle on mówi. Jakieś nawet parę razy to nagrałam. Niestety nie mam tych nagrań, bo ten telefon, na których to miałam, po prostu wysiadł pewnego dnia, może i lepiej. W każdym razie tam była taka sałatka słowna, że już nie było wiadomo, o czym on w ogóle mówi, o co mu chodzi. Było wyciąganie mnóstwa rzeczy w ogóle z dupy, z innych przestrzeni, o czymś, co się wydarzyło miesiąc wcześniej, albo w ogóle, co się nie wydarzyło. Ja tak po prostu siedziałam i mówię, Boże, o czym w ogóle jest mowa, już w ogóle zejście było z tematu pierwotnego. Często się to kończyło kolejną kłótnią i na przykład, że on nie wytrzyma tego w ogóle, co ja wyprawiam. Więc tak siadałam i mówiłam sobie, Boże, coś tu jest nie tak. I wtedy weszłam na temat właśnie psychopatii, zaczęłam o tym czytać, zetknęłam się z tym tematem. I czytając o tym, zaczęłam sobie uświadomić, Boże, przecież to jest dokładnie to, co się dzieje, ale nie chciałam w to wierzyć, bo myślałam sobie, że nie, no moja miłość przecież jest w stanie to zmienić i będę się skupiała na tym, co dobre i wierzyłam w to i wracałam do niego za każdym razem z wiarą, że będzie okej. Okay. Ale brałam odpowiedzialność za to, żeby było okej. Okay. Bo od początku myślę, że byłam szkolona do tego, żeby tą odpowiedzialność wziąć. Nieświadomie, ale po prostu dałam się. Dałam sobie to w to uwierzyć. To też był mój program. Jeszcze z wczesnego dzieciństwa, że jestem za wszystko odpowiedzialna i że jak ja będę pracować, oczyszczać, ulepszać siebie i brać za wszystko odpowiedzialność, to się wszystko naprawi. Myślę, że to była moja też taka forma przetrwania, którą sobie wyrobiłam jako dzieciak. Taki sposób na to, żeby przetrwać, taki mój kostium, że tak powiem, kombinezon ochronny, że jak ja wezmę za wszystko odpowiedzialność, to będzie porządek, to wszystko się ułoży, to nie będę się tak źle czuć, to wszystko ponaprawiam, już będzie pięknie. Więc koniec końców wzięłam to całe gówno na siebie i przez długi czas je niosłam. Myśląc, że to mi się nie udało stworzyć pięknego związku, ja wszystko zepsułam. A to była totalnie nieprawda. To była totalnie nieprawda. Bo celem właśnie takich ludzi od początku jest, choćbyśmy w to, możemy w to nie wierzyć. Jeżeli nie przeżyjesz, to często możesz sobie myśleć, Boże, bujda na resorach. To jest niemożliwe, żeby w takie coś wejść i tego nie zauważyć. Na przykład też. Ale celem takich relacji jest od początku takich ludzi, żeby właśnie przerzucić tobie swoje gówno na plecy. Żeby... I tak to właśnie działa, że to samo, co robią te istoty demoniczne, szatańskie, co robi cały ten nasz fałszywy władca. Od początku jesteśmy faszerowani przez takie instytucje jak Kościół, poczuciem winy, tą doskonałością, jacy jesteśmy grzeszni, słabi, beznadziejni bez Niego. To wszystko nie robił Bóg, to nam robił oszust, który nam wmawiał, jak bardzo jesteśmy grzeszni, jak bardzo nie zasługujemy na raj. Tego nie robił nam Bóg. To nie Bóg nas opuścił, to nie Bóg nas zepchnął w te przestrzenie. To zrobił nam zupełnie ktoś inny. Bóg nas nigdy nie opuścił. Ten prawdziwy Stwórca nigdy nas nie opuścił. On by nie zrobił tego nam. To mógł zrobić tylko psychopata. No i właśnie tak jak zauważyła ta kochana osoba dzisiaj, która mi to powiedziała, że no, Stary Testament mówi o tym właśnie psychopacie. I ten psychopata, jako władca ziemi naszej, ma swoich agentów. Dlatego nawet Matrix nie jest wcale taką bujdą na resorach, tylko prawdą. Którzy przyszli tutaj po to, żeby w nas uderzać. I takie osoby mają też takie coś, że oni jakby... To samo, co... Zobaczcie, szatan, ten cały symboliczny, albo i niesymboliczny, ten oszust,
świeci naszym własnym odbitym światłem, które się odbija na nim. My widzimy w tym sztucznym Bogu tą moc na zewnątrz, a nie widzimy jej w sobie, ale to jest odbite, to jest lustro. To zostało nam jakby zabrane przez wmanewrowywanie nas, wmawianie nam przez wieki, jak bardzo jesteśmy słabi, krusi, bez Niego, beznadziejni, grzeszni, pogubieni, śmiertelni. Straciliśmy raj. I że musimy na Niego zasłużyć. Z powrotem, może łaskawie nas kiedyś do tego raju z powrotem Bóg przyjmie. Gówno, prawda? I to samo robią psychopaci. Przychodzą jako nasi wybawiciele. Na początku muszą nas złapać na ten haczyk właśnie tego gówna w czekoladce. Żebyśmy w ogóle przyjęli ich pod swój dach, do swojego życia. Inaczej byśmy nie wzięli, nie zrobili tego. Trochę właśnie jak taka gotująca się żaba, która na początku nie wie, że jest gotowana. Jest jej po prostu miło i cieplutko, o Boże, jak fajnie, aż w końcu nagle, kiedy się orientuje, że wskoczyła do gara, to nie może już uciec. Tak samo jak ta trucizna zaczyna w nas działać, jest już za późno, ona zaczyna działać. Tak to właśnie działają psychopaci. W tej pigułce słodzenia nam, mówienia nam, jacy jesteśmy wspaniali, jacy oni są cudowni, że oni mają tu dla nas tą czekoladkę, taką najlepszą na świecie, weź zjedz. To jest ode mnie, z miłości, a ty jesteś taką cudowną istotą. Ja ci ją dam, bo ty jesteś wybrana przeze mnie. Ja na ciebie całe życie czekałem. A ja jestem tutaj taką kochającą ciebie istotą, która przychodzi w darze dla ciebie. To my łykamy. Ale w tej czekoladce ta trucizna, czyli to całe gówno, ta cała ciemność, która tak naprawdę jest tej istoty, też zostaje nam dana, bo to jest ta ciemność, która jest przeplatana tymi słodkimi chwilami z tymi osobami. Bo gdyby ona nie była przeplatana tymi przepięknymi chwilami i słowami od tej osoby, to byśmy nigdy tego nie wzięli właśnie. I jest też coś takiego, i te osoby dobrze znają, to jest aż niewiarygodne, one są inteligentne, ale one też dobrze znają, jak ten Lucyfer. Lucyfer, czy nie wiem, jak on miał na imię, ten oszust, który dobrze zna człowieka. Dobrze zna człowieka, zna jego słabości. On wie, co on ma dać, żeby człowiek się uzależnił, żeby uwierzył. I psychopaci dobrze wiedzą, czy świadomie, czy nie, mają gdzieś ten program zapisany, że wiedzą, mają ogromną intuicję i inteligencję, więc oni wiedzą na jakimś poziomie, czy świadomie, czy nie, że jeżeli dajesz komuś truciznę i najsłodszą czekoladę świata jednocześnie, to umysł się od tego strasznie uzależnia. Tak samo jak od alkoholu, tak samo jak od narkotyków. Powiedzmy, zależy. Jakich? Pewnie. Chociaż ja nie mam do czynienia w ogóle z narkotykami. Nigdy nie miałam. Żadnymi. Dobra. Temat zupełnie nie... Dobra. Dla umysłu ta dwoistość trucizny i najsłodszej czekolady świata jest mega uzależniająca. Umysł, który dostaje takie w pakiecie, taki zlepek tego, szaleje. On się uzależnia. To jest tak samo, jak uzależniamy się, jeżeli dostajemy raz kopa, raz buzi. My będziemy szli po tego buziaka, wiedząc jednocześnie, że dostaniemy kopa prosto w ryj. I będziemy prosić więc wręcz o to. Tak samo jak uzależnieni od narkotyków proszą o narkotyki, chociaż wiedzą, że ich to sponiewiera. Tak jak ludzie, którzy byli z psychopatami, błagają, żeby oni do nich wrócili, chociaż wiedzą, jak ich to poniewierało, ale ten haj był tak wysoki, nic nie dawało takiego haju jak oni, jednocześnie dół był tak niski. Tak samo jak alkoholik, który pije, bo go to wznosi, ale potem już go tylko to
daje o glebę, aż w końcu umiera. I to samo dokładnie dzieje się z ludźmi, którzy wchodzą w relacje z psychopatami. Że chociaż na początku ta czekoladka jest słodka, tak jak alkohol, daje ci rozluźnienie, ale kiedy człowiek już jest totalnie uzależniony, zniszczony przez tą truciznę, która w tym słodkim, powiedzmy, likierze tkwi, to on już nie ma nawet hajów, tego haju. Tak samo osoby uzależnione od narcyzów, od psychopatów, od tych istot diabolicznych, bym to kurde nawet nazwała, one bardzo często uzależnione od seksu z nimi, od tych przyjemności itd., itd., bo tam wszystko jest na wyższych poziomach i gówno, i gówno jest, że tak powiem, głębsze i haj jest wyższy, to my potem po prostu chcemy tego haju. To jest bardzo podobne do uzależnienia. Ale koniec końców przychodzi taki moment, że tam nie ma już haju. Tam nie ma haju. Tam jest coraz większe dno. Ale prawda jest taka, że my pochłaniamy w ten sposób coraz większą ciemność tej substancji czy tej istoty. Mamy takie wrażenie, że stajemy się nią, ale to nie jest prawda. To jest tak samo jak nasze ciało. Przecież nie jest alkoholem, mimo że alkohol potrafi tak przeniknąć to ciało. I to samo jest z energią tych osób, tych diabolicznych, tych demonicznych istot, które niosą w sobie ciemność, bo są tak bardzo oddalone od źródła. Tak zapomnieli o źródle, czyli o połączeniu z własnym sercem. I nie mają sumienia. To jest też bardzo charakterystyczne. Tam nie ma sumienia. Tam jest wyssanie energii, która nie jest ich. I oni na tym jadą. Taka osoba wybiera sobie właśnie ludzi, chociaż o tym możecie wiele posłuchać na YouTubie. Bardzo dużo. Ale tak w skrócie, że to jest taka zamiana, to jest taka nieuczciwa transakcja. Że ta osoba przychodzi i daje ci truciznę w panierce z czekolady. I tak odwraca kota ogonem, że ty na końcu wierzysz, że ty jesteś ciemnością, a ona jest po prostu cudowna. I te osoby, które tego doświadczyły, takich relacji, zawsze tak kończą. Że czują się sponiewierane, czują, że są beznadziejne. A tą osobę widzą jak Boga. To jest to samo, co my zrobiliśmy prawdopodobnie z tym oszustem, tym panem tego świata. Wywyższyliśmy go, a siebie poniżyliśmy, bo uwierzyliśmy w pewnym momencie w to, co zostało nam przekazywane przez wieki, przez Kościół itd., itd. Że On ma klucze nieba, a my jesteśmy marnym pyłem. To jest totalnie nieprawda. To samo robi nam osoba narcystyczna, psychopatyczna. Przychodzi na początku mówiąc nam, jacy jesteśmy cudowni, jacy oni są cudowni. A później wtłaczając nam coraz bardziej truciznę, czyli wmawiając nam przeróżne rzeczy. Tak naprawdę obnażając nam kłamstwa na nasz temat, wyciągając na powierzchnię kłamstwa. Totalne kłamstwa. I mówiąc nam rzeczy w stylu, że jesteśmy beznadziejni, że jesteśmy tak jak mi na przykład, że jestem tak negatywna, że ze mną się nie da, że co ja wyprawiam w ogóle. Różne rzeczy. Mogą mówić naprawdę różne rzeczy, że ty jesteś za wszystko odpowiedzialna, również za to, że ja krzyczę, że ja robię że takie rzeczy i tak dalej, że to wszystko twoje. To jest bardzo charakterystyczne, że wszystko jest tą winą, twoją winą. Że gdybyś ty była inna, to ja bym tak się nie zachował, że sobie na to zasłużyłeś, zasłużyłaś. To mogą być przeróżne rzeczy, bardzo negatywne na twój temat, które ty w pewnym momencie łykasz, bo ty już nie wiesz, co jest prawdą. A ta osoba z Korei, to jest dosłownie to samo, co było w tej historyjce, że szły sobie prawda i kłamstwo i to oszustwo, kiedy kłamstwo kazało prawdzie ściągnąć ciuchy, bo oni mieli gdzieś się wykąpać, jak to było. Jeżeli ktoś zna tą historię, to podlinkujcie mi na dole. I kłamstwo ubrało się w szat prawdy, a ukradło tak jakby prawdzie jej szaty, a swoje szaty zostawiło. I prawda przez to, że nie chciała być naga, to ubrała się w szaty kłamstwa. To jest dokładnie to samo. Zostało odwrócenie. I taka osoba po przemocy narcystycznej, psychopatycznej,
czuje się, że jest właśnie tą ciemnością, a osoba ta narcystyczna, ta psychopatyczna, która wychodzi z tej relacji, zostawia te zgliszcza tak naprawdę za sobą i tą sponiewieraną swoją ofiarę, ona z kolei, ta psychopatyczna istota, świeci tym odbitym światłem. Ona promienieje wręcz tą taką wyniosłością, tą taką lekkością, tymi wszystkimi wartościami. Tak to działa. Tak to działa, czy w to wierzymy, czy nie. Mówię o tym, bo to znam. Bo to znam, bo doświadczyłam relacji z taką osobą. I powiem wam, jak ogromnie mi tutaj pomogły też ustawienia, bo w życiu bym nie przypuszczała, co może się dziać w takiej osobie. To jest długa historia, może kiedyś o tym opowiem. W każdym bądź razie ogromnie długa droga dla mnie, ale samo uświadomienie tego, co się stało i że to wcale nie była moja fantazja, tylko to się naprawdę wydarzyło na poziomach bardzo subtelnych, energetycznych. Jesteśmy tutaj po to, żeby to całe gówno, które było nam wtłaczane od dawna, oddać. I zabrać swoje szaty, które my wcześniej nosiliśmy. Te, które zostały nam zabrane. I wyprać te szaty. Dosłownie wyprać te szaty. Z tego, że tak powiem, smrodu kłamstwa. Mocne słowa, ale bardzo się cieszę, że o tym mówię. I mam nadzieję, że... nie mam nadziei, po prostu cieszę się, że o tym mówię. Oczyszczenie się z tego shitu i zwrócenie sobie godności i zobaczenie, że te istoty, z których my sobie stworzyliśmy bogów, jest im bardzo daleko do tych bogów. To jest takie subtelne zmanipulowanie nas. Dlatego mówię o tym Bogu, który od dawna tu rządzi. Jezus cudownie powiedział o tym, że tym światem rządzi szatan. I przyszedł nam przypomnieć o prawdziwym Bogu. Dlatego uważam, że Biblia jest tutaj trochę... Coś tu też nie gra. W każdym bądź razie tam jest znów ziarno i plewy. W każdym bądź razie bardzo czuję to podobieństwo w historii tego właśnie Boga oszusta i tego, jak zachowują się narcyzi, osoby psychopatyczne. Co robią. I dlaczego ludzie potem im wierzą, bo taka osoba idzie przez świat, tak naprawdę nachapała się energii tych wszystkich osób, które jej uwierzyły, wyciągnęła z nich to, co najlepsze, nauczyła się z nich tego, co najlepsze, sama zostawiając im, że tak powiem, swój własny shit i potem idzie przez świat i to, czego ona się nauczyła od tych osób, wykorzystuje jako taki wabik na kolejne osoby. To tak działa i miałam okazję też to zaobserwować, że na przykład taka osoba przez to, że sama jest pusta, sama jest tą taką czarną dziurą i tam nie ma empatii. Ona idzie przez świat i odbija energię, czyli tak jakby kopiuje. Ty coś robisz, to ona też to robi. Dlatego my mamy często takie wrażenie, że spotykamy taką osobę i ona jest taka do nas podobna, taka cudowna, tak nas rozumie, ale ona tak naprawdę jest nami zachwycona. Myślę, że to nie jest tak, że ona nie ma właśnie tych odczuć, jakichś fascynacji i tak dalej, bo ma.
Tylko, że to jeszcze zaraz o tym powiem właśnie, bo to jest istotne, jeżeli mi się uda, bo już godzinę gadam, przeszło. W każdym razie ona nas jakby kopiuje, ona chce się do nas upodobnić, ona chce być tak blisko nas, tak jak właśnie dziecko do matki, właśnie dlatego zaraz o tym powiem. Ona się tego uczy, ona to chłonie od nas, te najlepsze cechy, ona chce to wszystko powielić, ale potem gdzieś w międzyczasie nam daje tą swoją truciznę, tą ciemną masę, tą dziurę ciemności, tą, wiecie, te wszystkie negatywne energie, z których ona jest zbudowana tak naprawdę w swojej istocie, te energie zapomnienia i tak dalej, braku empatii, braku miłości. I gdzieś nas, ona nam tak przemyca te ciemności, a sama uczy się od nas tego, co najlepsze w nas. I potem zostawia nas w takim, że tak powiem, sponiewieraniu, w zagubieniu, w totalnym dysonansie. Ta osoba nie wie, co się stało, nie rozumie, nie odróżniasz prawdy od kłamstwa, a z kolei ten psychopata idzie, świecąc tym światłem, którego się nauczył. Nauczył się je w pewnym sensie imitować, to dokładnie jak już oszust, o którym mowa, Bóg oszust. I wabi tym światłem, później tymi cechami najlepszymi kolejne osoby. I to może być wszystko. Takie osoby są w przestrzeni duchowości, jak najbardziej. To jest ekstra przestrzeń. Te czasy są idealne dla takich, że tak powiem, nie użyję tego brzydkiego słowa, ale dla tych istot, żeby właśnie rozgrywać swoją gierkę. I ludzie im wierzą, bo oni są świetnymi aktorami. Oni całe życie się tego uczyli. Oni są świetnymi aktorami. Umieją wszystko imitować. Jak kameleon. Mi się pokazało też taka postać takiego właśnie węża, ale to jest taki wąż, taki obślizgły, który wszędzie się wślizgnie i jest zmiennokształtny. Jest zmiennokształtny. To są takie osoby. Jego nie złapiesz, bo on jest zmiennokształtny. Tyle powiem. W każdym razie ta osoba właśnie jak kameleon, każdy kolor odbije. Usiądzie na pięknym, kolorowym kwiatku, odbije kolory tego pięknego, kolorowego kwiatka. Czyli usiądzie na tobie, który jesteś zielony, piękny, soczysty zieleń masz w sobie, to będzie imitować, będzie odbijać jeszcze przez długi czas tą zieloność. I tak dalej, i tak dalej. A tobie na tobie usiądzie i na ciebie po prostu nasra. Sorry za słowa, ale tak to wygląda. Może wam się nie podobać to, jak to mówię, ale tak to kurde wygląda. Na ciebie nasra i wmówi ci, że jesteś tym gównem, a sam pójdzie świecąc twoimi kolorami i światłem, tymi, których się nauczył. I nie tylko od ciebie, bo on to zbiera, powiedzmy, ale to jest do pewnego czasu. I myślę, że o tym warto też tutaj powiedzieć, że taka osoba zbiera to przez całe życie, ale to jest wyczerpane, bo to nie jest jego prawdziwe źródło zasilania, tylko cudze. Ale to jest istotne, że ja mogę to potwierdzić, że my nawet po wielu latach, po zakończeniu takiej relacji, możemy jeszcze oddawać tam energię na wiele sposobów. Tak jak powiedziałam na początku, możemy patrzeć na tę osobę jak na największe szczęście, które nas spotkało i które nas puściło, a możemy być świadomi tego, co się stało i jej nienawidzieć, ale to jest i tak oddawanie energii. I samo oddawanie jej energii tworzy swojego rodzaju kanaliki, takie niewidoczne, energetyczne jakby kanały, które nas z tą osobą łączą. A te kanały są, zgadnijcie po co? Żeby te odchody nadal do nas szły. Więc ona, im dłużej ma te kanaliki, dopóki osoba się nie zorientuje, dopóki nie minie odpowiednia ilość czasu, dopóki ta osoba na przykład nie znajdzie sobie kogoś innego, nie zacznie wieść szczęśliwego życia, po prostu dopóki ta osoba nie przestanie kierować uwagi do tego psychopaty, to te kanaliki istnieją. Za przeproszeniem, kanały do oddawania shitu na ciebie. Do odprowadzania tych wszystkich nieczystości. Będę tutaj bardziej elegancka i polite, kurde. Nie, nie będę pewnie. Więc ona się czuje lżejsza, bo to tak jest. Jak narobisz na kogoś, to ci jest lżej. Więc jeżeli ta osoba ma takich kwiatków,
i kanalików dużo, to ona ma miejsca, gdzie ona może tą swoją ciemność, to całe gówno oddawać, a sama idzie sobie przez życie lekka. Tylko że im bardziej ludzie się budzą i są bardziej świadomi tego, że stają się pewnego rodzaju szambem dla psychopatów, koniec końców też dlatego Boga oszusta, jesteśmy takim szambem tutaj być może na ziemi, już tak polecę tutaj daleko. Jeżeli my się budzimy do tej świadomości i nie chcemy już więcej pełnić takiej roli, i im bardziej jesteśmy świadomi swojej mocy, swojego piękna i swojej siły, niewinności, i oddzielamy się od takich osób, które próbują nam wmawiać, że jesteśmy beznadziejni, czyli odłączamy wtedy te kanaliki, przez które jednocześnie płynie nasza uwaga do tych osób i ich shit do nas. Kiedy odłączamy te pępowiny, te kanaliki, to ta osoba nie ma źródła zasilania. I wtedy to całe gówno do niej wraca, bo ona produkuje to gówno, chcąc nie chcąc, idąc przez życie. Nie da się jej niego nie produkować, bo ona takie ma tutaj być może zadanie, nie wiem, produkuje to gówno. Więc ona, tego gówna się znowu nazbiera, bo ona na przykład traci źródła zasilania, źródła odprowadzania, że tak powiem. Zbiera się w niej, ona wtedy musi znaleźć kolejną osobę, której to da, po prostu. Więc odłączajmy te kanaliki, po prostu o to mi tutaj chodzi. A jeszcze kolejna rzecz to taka, że i to jest też istotne, to mi bardzo pomogło w pewnym momencie, że ta osoba, takie osoby między innymi mają taki program od bardzo wczesnego dzieciństwa. Tam była bardzo toksyczna relacja z mamą. I ten etap, kiedy dziecko powinno się... Posłuchajcie sobie o tym więcej, bo ja dużo nie będę na ten temat mówić, bo czuję, że muszę już kończyć, ale generalnie tam nie było oddzielenia jakby od matki. To jest taka toksyczna relacja, tam nie było oddzielenia od matki, bo w pewnym momencie każda istota, czy to kobieta, czy mężczyzna, musi się od tej matki oddzielić i iść do swojej własnej przestrzeni, stanowić niezależną jednostkę. Tam tego nie było jakby w pewnym sensie i przez to, że nie było tego odseparowania, to taki człowiek idzie przez życie i ciągle kończy ten niedokończony proces z matką. Czyli na przykład wynajduje sobie partnerki, które pokochuje tak jak matkę. Czyli dlatego być może na początku jest to ogromne bombardowanie miłością i ta wielka love. I naprawdę my czujemy, że te osoby to czują, bo on cię kocha jak matkę. To jest ogromna miłość. To jest wręcz taka przylegająca miłość jak dwóch embrioników. Ogromne połączenie. I on naprawdę to czuje, tak jak czuł to do matki. Dlatego myślę, że my czujemy, że jesteśmy po prostu jednym, że to jest takie, no nie da się tego opisać. Nic nie jest w stanie tego jakby skopiować i być bardziej intensywne i piękniejsze. Tak samo jak nasza bliskość z matką, z Jejłonem, jest największą bliskością, jakie tutaj doznaliśmy. Więc jeżeli my, ta osoba coś takiego na przykład na początku czuje, ale musi jak gdyby stworzyć przestrzeń zerwania z tą matką, oderwania się od matki i robi to poprzez zniszczenie tej kobiety, poprzez zostawienie jej, poprzez odrzucenie, poprzez tak naprawdę, bo tam jest też, wraz z tą miłością jest ogromna wściekłość na matkę, która była powiedzmy toksyczna w takich, a nie innych tam jakby przestrzeniach. Więc przy tej wściekłości na matkę jest jednocześnie ta miłość. Tylko że ta wściekłość w pewnym momencie przejmuje górę i ta osoba się potrzebuje od tej matki oddzielić, którą ty symbolizujesz. I właśnie wtedy zaczyna się proces dewaluacji, niszczenia ciebie, bo on się musi, próbuje przynajmniej usamodzielnić, oddzielić. Tylko że ten proces jest powtarzany w nieskończoność. Jako taka w cudzysłowie zemsta za tą mamę, która zawłaszczyła. Tak bardzo w skrócie i myślę, że tutaj może być też wiele aspektów. Powiedziałam to tak, jak popłynęło. Dobra, tyle.
półtorej godziny. Mam nadzieję, że wysłuchaliście do końca. Jeżeli będzie chociaż jedna osoba, która wysłucha do końca, będę wdzięczna. Temat istotny i bardzo bym chciała, żeby to było powiedziane, żeby to się przedostało na światło dzienne. W tej całej pierdu duchowości, różowych balonikach, sraniu tęczą, kiedy coraz bardziej mamy mówione, żeby o takich rzeczach nie mówić, za wszelką cenę, bo mamy się skupiać tylko na pozytywnym. Ja o tym, kurde, mówię, bo uważam, że mydlenie nam oczu pozytywnością i mydlenie nam oczu tęczą. Znów jest jak ziarno i odplew. Jak to powiedzieć? My nie mamy w tym tkwić. To, o czym ja teraz mówię, nie jest po to, żebyśmy tutaj przez kolejne 20 lat siedzieli i rozpaczali i powtarzali. Nie. Tylko, że właśnie, żeby odciąć te kanały, trzeba najpierw powiedzieć o tym, że one istnieją i do czego one służą. Nazwać to po imieniu, że to służy do odprowadzania shitu. Symbolicznie rzecz ujmując. Kiedy ja o tym powiem, skupię się na tym, to jest, kurde, negatywne, to jest do dupy, bo to jest od dupy. Ja to robię po to, żeby zobaczyć, jaka jest prawda i co za tym stoi, że my nie po to jesteśmy, że my jesteśmy tutaj po to, żeby to odciąć i zwrócić sobie swoją własną moc. I tu zaczyna się zabawa najwspanialsza i nasz cel, mój cel, odzyskanie swojej mocy, bycie w swojej mocy, utrzymanie, nawet nie tyle odzyskanie, utrzymanie tej mocy, bo nie da się odzyskać, jak to kiedyś ktoś mi pięknie powiedział, tego, co nigdy nie zostało zabrane. Nam się tego nie da zabrać. To w nas jest, tylko teraz trzeba to utrzymać. Trzeba o to dbać, trzeba tego strzec i tym żyć. I tutaj wtedy dopiero zaczyna się prawda i nie dawanie już więcej uwagi tym istotom. Ale żeby ten proces mógł się zadziać, my musimy w ogóle zobaczyć, prawdę, że takie istoty istnieją, że życie to nie jest, ta przestrzeń to nie jest jeden wielki różowy balonik miłości, tylko to jest przestrzeń, gdzie masz oddzielać ziarno od plew, prawdę od fałszu i zobaczyć, że tylko prawda jest drogą, która daje nam szczęście, którą mamy iść. I tyle. Czy się komuś to podoba, czy nie? Możemy nadal właśnie, jak to powiedziała pięknie Ewelina Stępnicka, mieć sranę na głowę i wmawiać sobie, że to odżywka do włosów, a możemy zobaczyć prawdę. Srają mi na głowę, to nie jest odżywka, czuję, to jest gówno. To kurwa, za przeproszeniem, sorry. Dobra, jedno słówko. I to nie jest negatywność. To nie jest negatywność, to też jest, myślę, że taka zagrywka psychopatyczna. Kiedy ja mówię teraz prawdę, o Boże, jaka jestem negatywna, ja nie widzę tego różowego balonika, którego przecież teraz wszyscy ci, co są w rozwoju duchowym, no to tylko balonik widzą. A ty jesteś taka negatywna. To jest ekstra przestrzeń, żeby takim osobom jak ja teraz zacząć to wmawiać. Tak jak, powiedzmy, mówiono Jezusowi, tak, że... zabito go, bo mówił coś niewygodnego. Też można było różne rzeczy o nim mówić. Pewnie mówili, że mówili mu to przecież, że co się podajesz, że jesteś ze źródła, kurde, udowodnij to. Czyli też próbowano zrobić z niego shit. Słuchajcie, już mnie to nie... że tak powiem, już mnie to z tej drogi nie zawróci. Bo... wolę być uznana jako negatywna za psychopatów, przez psychopatów, bo mówię prawdę o tym, kim są, bo nie ma dla mnie już to znaczenia, przestaje mieć to znaczenie, bo widzę prawdę. I to, na co chcę wskazać, i ci, co mają to zobaczyć, to zobaczą, to, żebyśmy my się właśnie oddzielali od tych istot,
które wmawiają nam, że masz tu różowy balonik i wiesz nadal w tą bójdę, a ja ci tu będę podłączał w tym czasie kanaliki do odprowadzania tego, co mam odprowadzić, a ty patrz na ten balonik miłości, bo tylko on istnieje. Tak, kurde, istnieje tylko miłość. Tutaj. Ale w tym świecie istnieje wszystko. Wszystko. I mimo tego, że my we wnętrzu naszym jesteśmy tylko miłością i to jest nasze źródło, to nasze kombinezony, nasze ciała doświadczają tutaj różnych rzeczy. I dobrze o tym wiemy. Tyle w temacie. Dzielcie się komentarzami, naprawdę. Zachęcam Was do tego z całego serca. Żebyście pisali, co myślicie na ten temat, bo jestem mega ciekawa. Chętnie poznam, porozmawiam z osobami, które mają coś na ten temat do powiedzenia, które się z tym spotkały. Zauważyłam, że są osoby w przestrzeni, które zaczynają o tym mówić, też osoby z przestrzeni duchowej, co jest dla mnie mega ważne, żebyśmy my, byli po prostu roztropni i umieli przy całym tym otwartym sercu i miłości jednocześnie zachować granice. Umieć też to serce ochronić. My nie mamy być tutaj dziećmi w przestrzeni tego świata, które idą z otwartym sercem i we wszystko ufają i wszystkiemu wierzą, tylko mamy być dorosłym, które niesie to serce i to dziecko jednocześnie i umie je ochronić. I umie rozróżnić prawdę od fałszu. Bo dzieci tego nie potrafią. Tyle. Na razie.